Witam, z tej strony Wąski. Dzisiaj zaczynamy remont nowego pomieszczenia. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Nara. Jak myślicie, wyjdzie? Ciach! Zajebista! Komin będzie trzymać jak ta lala. Mówię wam. Witam, z tej strony Wąski. Tu jest moje pomieszczenie, do którego wchodzę do siłowni. Siłownia już skończona. Wyszła zajefajnie. A tu mam takie pomieszczenie, które będziemy remontować. Posprzątane już jest. Można pomału działać. Cegła już jest na komin. Z rozbiórki i mam ją za darmo. Cegła jest zdrowa, że aż dzwoni. Tu będzie stał komin. Tylko muszę jeszcze te deski wynieść i będziemy działać. Tu mam taki kominek. Kupiłem po okazji. Będzie fajnie wyglądać w tym pomieszczeniu, w którym będziemy spać, gotować. I to będzie taki pokój letni. Na dworze, gdzie było minus 10 i chcę murować dzisiaj ten komin. Tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale w środku jest około zera. Jak go pomuruję, to obłożę tym styropianem. Więc powinna fuga nie zamarznąć, ani zaprawa. Czy jak tam chcecie, żebym mówił na to. Bo wiecie, komin to jest odpowiedzialna robota i musi być bardzo dobrze zrobione. Nie może fuga popękać, ani wiecie, zamarznąć. Bo będzie wtedy chuj. Dobra, bierzemy się do pracy. Nara. Dobra, i teraz idziemy szukać piasku, żeby móc murować. Ubierzemy rękawiczki. Sprawdzimy kamerkę. Dobra, chyba jest dobrze. Zamkniemy drzwi, żeby ciepło nie uciekało. O, szpadel już mamy. W śniegu trochę napadało. Będzie ciężko ten piasek znaleźć, ale jakoś dam radę. Tu mam taki worek do boksowania. Nie wiem, co z nim zrobić. Może ktoś chce, to proszę napisać w komentarzach. Kurwa. Kurwa, na pewno będzie zamarznięte wszystko, ale jakoś damy radę. O, sarenki się pasą. To jest kurwa wąż. Się ślizga ładnie. Tu mam trochę piasku. Mam nadzieję, że nie zamarł cały. Bo wtedy muszę iść kopać. O kurwa. Z kamień. Kurde, nie będzie tak wesoło chyba tu. I co teraz? Może ognisko tu rozpalić? Kurde, myślałem, że będzie dobry piasek. No jak tu przyjebało, minus 10 już któryś dzień. O, tu jest miękki nawet. Dobra. Bester robi kostkę zimą. To i ja pomuruję komin zimą.
warunki nie sprzyjają, no ale co? Trzeba coś robić. Dodamy trochę cementu więcej i może jakoś to będzie murowanie. Dobrze wapna. Może damy ciepłą wodę trochę. No szczerze nie myślałem, że tak to zamarzło tu. To by pomieszał, że to ma. Aby taczka była pełna i na dzisiaj starczy murowania. Kurwa, są trochę bryły. Nie wiem co teraz, widzowie. Będzie ten komin trzymać? Dobra, znajdziemy może trochę drzewa suchego. Najlepiej by była kora. Kora brzozy. Tu weźmiemy o takie cienkie, ładnie. Powinno się rozpalić. O, to się na pewno zajara. O, jest brzoza. O, tutaj mamy ładne. Tu wszystko się zapali. Dobra, idziemy ogień robić. O, weźmiemy trochę tego. To jest najlepsza rozpałka, wiecie? Dobra, starczy. O, i to tu damy. To jest zajebiste, widzicie?
Tylko nie zagaśnij. Kurna, bez drzazgi chyba nie pójdzie. O, kawałek mamy. Pachnie, sama drzazga. Kurwa, moja zapalniczka. Pali. Dobra, teraz się będzie palić już. Dobra, zaprawa wyszła idealna. Tylko jeszcze napluć i gotowe. Jeszcze sprawdzimy sobie, czy wyjdzie herb murarza. Jak wyjdzie, to można murować. Jak myślicie, wyjdzie? Ciach! Zajebista! Komin będzie trzymać jak ta lala. Mówię wam. Dobra, i zaczynamy murować. Pierwsza warstwa jest najważniejsza, żeby wszystko wypoziomować.
Dobra. Może być na pierwszą. Dobra, mamy już dwie warstwy wypoziomowane. Trochę mała średnica w środku, ale musi starczyć. Mam na razie tyle cegły, ale jeszcze muszę dowieść jeszcze raz tyle albo jeszcze więcej. Tyle, żeby starczyło. Jeśli spodobał Wam się film i chcecie więcej, dajcie łapkę w górę i piszcie komentarze. Ale nie chuj. Nara. Bu.